ryzyko trzeba podjąć, jakby ja wkalkulowałem w tą swoją decyzję wszystkie, można powiedzieć, blaski i cienie. Przechodzę na drugą stronę, czy rzeczywiście ten pluszowy czy miękki fotel komentatora zamieniam na dużo twardsze krzesło polityka, ale podjąłem tą decyzję z pełną odpowiedzialnością, wiem, co chcę robić w dużej mierze, jakby i zawodowo, jakby oceniam, komentuję, badam politykę, więc teraz wypada mi, można by powiedzieć, spróbować polityki i być tym przysłowiowym latającym ornitologiem, jak to jeden z kolegów wcześniej taką dość zgrabną formułkę stworzył. Ja właściwie mam 3 albo 4 takie obszary, na których chciałem się skupić. Znaczy pierwszy obszar, ten, z którego jestem znany i z którego mnie wszyscy znają, to jest kwestia śląskiej tożsamości. To znaczy dwie rzeczy na początek. Ślązacy jako grupa etniczna i język śląski jako język regionalny. Zresztą w deklaracji radziankowskiej Donald Tusk złożył taką obietnicę, iż w 100 dni po utworzeniu rządu, daj Bóg rządu Koalicji Obywatelskiej lub całej opozycji, język śląski stanie się regionalnym. Druga sprawa to przede wszystkim też, co leży mi na sercu, to jest kondycja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Tak naprawdę wiemy dobrze, że pieniądze, które w Polsce wydaje się na naukę i badania, są śmieszne. Jesteśmy 4. krajem od końca, przed bodajże Rumunią, czy 3. Rumunią i Bułgarią, jeżeli chodzi o nakłady. Ale to też chciałbym pokazać kondycję chociażby finansową pracowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych. Ona też z różnych powodów nie jest najlepsza i kiedy się porównujemy z jakimiś krajami w stylu, nie wiem, Czech czy Słowenii, no to te kraje wypadają dużo lepiej, one wcale od Polski nie są bogatsze. Trzeci taka ważna sprawa, no to przede wszystkim tutaj konurbacja aglomeracja śląska, to znaczy ustawa o metropolii jest zbyt ciasna, zbyt ciasno skrojona, no i ja chciałbym być adwokatem tego nowego pomysłu, który jest promowany i promuje go między innymi prezydent Katowic, czy prorektor naszego Uniwersytetu, profesor Tomasz Pietrzykowski, to znaczy konurbacja jako, czy metropolia jako jedno wielkie miasto, oczywiście przy zachowaniu podmiotowości wszystkich tych mniejszych miast, prawda, które ją tworzą. Może się to nazywać prawdopodobnie Nowe Katowice, ale to nie chodzi o żaden katowicki imperializm, tylko o to, żebyśmy byli organizmem, który tak naprawdę będzie konkurencyjny zarówno w stosunku do Krakowa, Wrocławia czy Warszawy, bo widzimy chociażby na uniwersytecie, że spora grupa młodzieży z naszego regionu ucieka nam do Krakowa, Warszawy czy Wrocławia, a na przykład nie chce studiować na Uniwersytecie Śląskim, co z różnych powodów daje do myślenia. Dwa, nasz region się w super czy hipertempie wyludnia. Też o tym chciałbym porozmawiać. Nie tylko o metropolii, ale w ogóle o kondycji regionu, jego przyszłości gospodarczej. No i czwarta sprawa, no to samorząd, który od lat mi jest bliski, czyli kwestia decentralizacji, ale przede wszystkim finansowanie samorządu. W tej chwili samorząd właściwie jest w stanie opłakanym. To nawet nie jest kroplówka, to jest, można by powiedzieć, takie podtrzymywanie. Trochę jest inaczej, określiłbym to jako taki instytucjonalny ojom. Samorządowi się odbiera pieniędzy, dodaje się mu zadań, a tak naprawdę jest tendencja centralizacyjna i wszyscy samorządowcy, prezydenci miast o tym głośno mówią. Ja też chciałbym jakby włączyć się w tą kampanię i pokazać, że chociażby część podatków VAT, która zostawałaby w kasach gmin, miast, powinna tam się znaleźć i miasta, gminy, w ogóle jednostki samorządu w Polsce powinny mieć więcej pieniędzy i tak naprawdę w sposób właściwy i, można by powiedzieć, dogodny dla obywateli tymi pieniędzmi gospodarować na podstawowe usługi. Podam podam przykład, chociażby edukacja, prawda? Samorząd, jak wiemy, duże miasta w Polsce zarządzają edukacją i wiemy dobrze, że duże miasta dokładają co najmniej 1/3 z innych środków na edukację, co wiąże się z tym, że na przykład mają mniej pieniędzy na inwestycje, wszyscy złorzeczą, dziurawe drogi, nie świecą latarnie. No to jest ten fundamentalny problem, który tak naprawdę w trakcie rządów PiS-u już przyjął taki kliniczny charakter, ale bądźmy szczerzy, ten problem trwa tak naprawdę od 20 lat. To znaczy polski samorząd prawnie jest całkiem nieźle zaprojektowany, natomiast finansowo w pewnym sensie jest w stanie śmierci klinicznej czy w bardzo opłakanym stanie. Jeżeli się zmieni układ rządzący, to na pewno. Zresztą nie tylko koalicja, ale widzę, że opozycja jakby kwestie samorządu podkreśla. Samorządowcy często bardzo rozpoznawalnie znaleźli się na listach, czy to Lewicy, czy chociażby Koalicji Obywatelskiej. Oni o tym głośno i wprost mówią. Tak, jak najbardziej, ta sytuacja musi się zmienić. Jeszcze sprostuję, to znaczy rząd niczego nie daje. Tak naprawdę to są pieniądze nas wszystkich podatników, które w naszym kraju muszą zostać w zupełnie inny sposób rozdzielone. I te strumienie finansowe nie mają wszystkie być skierowane do warszawskiego centrum i stamtąd dopiero rozdzielane, a te pieniądze warto, żeby zostawały w
gminach, miastach, regionach, ponieważ w gminie, mieście, regionie i politycy, ale też i społeczeństwo, dużo, czy obywatele dużo lepiej będą wiedzieli, jak te pieniądze spożytkować, właściwie wydać, zagospodarować, no i poprawić jakby jakość naszego życia codziennego. Dodam, że 90% spraw, która dotyczy ludzi, ona jest załatwiana na poziomie samorządu. Szpital, edukacja, droga, bezpieczeństwo, policja. To właściwie w dużej mierze, tak, oczywiście, to w dużej mierze bezpośrednio lub pośrednio jest w jakimś stopniu zadanie samorządu różnych szczebli. Od gminy przez miasto na prawach powiatu, powiat, aż po tak zwane samorządowe województwo. Ja oprócz tego, że wiem, że dzisiaj media społecznościowe, tak zwane sociale, są ważne i dla ludzi do 40 roku życia, właściwie oni tylko i wyłącznie z nich czerpią informacje. Tak, ja jak najbardziej, to znaczy ja się na pewno będę chciał spotykać i bezpośrednio będę chciał się spotykać. Mam jakieś wstępne pierwsze propozycje spotkań w dzielnicach, w miastach, z jakichś centrów kultury, bibliotek. Też takie padły jakieś wstępne propozycje, także oczywiście tą kampanię będę chciał w ten sposób realizować. No, wypada mieć butelkę czy kilka butelek wody, wygodne buty, no i myślę, że dziesiątki, jak nie setki kilometrów tutaj po naszym regionie. Po prostu będę się przemieszczał, spacerował, spotykał się z mieszkańcami, no i raz, że odpowiadał na ich bolączki, problemy, a dwa, że prezentował to, co tak naprawdę chcę zrobić, bo jestem reprezentantem ludzi tego regionu, 31 okręgu, tego okręgu katowickiego i no, chciałbym ich jak najbardziej godnie i można powiedzieć rzeczowo w tym Sejmie później reprezentować. Te listy mnie bardzo nie zaskoczyły, powiem tak, choć pewne nazwiska na nich się nie znalazły, które spodziewałbym się, że mogą się znaleźć. Znalazło się sporo, mówię tu chociażby o liście Koalicji Obywatelskiej, osób na przykład z samorządu na ziemię wojewódzkim, tam widzę Urszulę Koszucką i kilka tego osób, kilka osób widzę też radnych miejskich, na przykład Łukasza, między innymi Respondka. Także no, ta lista jest tak skrojona. Po pierwsze, no, geografia wyborcza tu robi swoje, czyli właściwie z każdego miasta z okręgu 31 ktoś jest reprezentowany. No a oprócz tego są osoby, które mają takie bardziej uniwersalne czy bardziej rozpoznawalne nazwiska. Borys Budka, siłą rzeczy, był liderem 4 lata temu, jest liderem teraz, zrobił bardzo dobry wynik, właściwie około 100 tysięcy głosów, więc jakby te jego pierwsze miejsce, czy bycie liderem tej listy, nie jest żadnym zaskoczeniem. Pojawia się tam też Monika Rosa, która jest już na trzecią kadencję. Pojawia się tam również poseł Wojciech Król. Pojawia się Jarosław Makowski, który też spekulacje mówi o tym, że może startować do Senatów. Więc taki zestaw nazwisk, który mnie z różnych powodów nie zaskoczył. Listy Lewicy, listy Trzeciej Drogi, one jeszcze w pełni nie zostały zaprezentowane, ale no wiemy, Trzecia Droga to będzie chociażby Michał Gramatyka. Mandat zdobył z Koalicji Obywatelskiej, teraz te drogi się rozeszły. Michała Gramatyki z Koalicją, prawda, będzie startował z Trzeciej Drogi, zobaczymy. Okręg jest duży, w okręgu jest prawie 800 tysięcy uprawnionych do głosowania. Ja szacuję frekwencję na 60%, czyli pójdzie grubo ponad pół miliona ludzi. Jest 12 mandatów, także gra pewnie będzie ostra, choć mam nadzieję, że fair. No i szanse na to, żeby Koalicja Obywatelska zdobyła między 5 a 6 mandatów są tutaj bardzo, bardzo realne.